Witajcie. Pora w tej chwili szalona. Myślę, że temat będzie właściwy. Szkoda, że ja nie mogę na kamerę nagrać zapachów, jakich ja tu w tej chwili siedzę. Za mną widzicie róże. Tam obok powinien być widoczny biały bez. Ten biały bez jest tutaj w kilku miejscach. Wieczorami jest tak intensywny zapach. Jaśmin tu jest jeszcze za mną. Może go widać. Rozrasta się to wszystko. To, co w tym roku tutaj na podwórku, to tak jeszcze nie było. Dwa dni temu spadł deszcz i ta wilgoć w tym wszystkim. No pijany po podwórku chodzę. Technicznych spraw nie mogę. Tam już samochód jeden ukończony, drugiemu filtr od gazu zmieniałem. Postaram się temat, ponieważ energia rośnie. Wczoraj przywaliło w głowie, aż szumiało. Wiecie już o wykazach Schumana. Pani Ania nawet dodatkowy taki krótki wpis zrobiła. Anna Architektura. Kto tam nie zauważył, no niech sobie popatrzy. No dzieje się, coś się dzieje, daj Boże w końcu. A ja temat mam taki, ponieważ zbliża nam się kupała, właściwie już ją mamy, bo te cztery duże święta w czasie roku całego, ja powtórzę, ponieważ mamy trochę nowych słuchaczy i widzę, że z różnych bajek są ludzie. Jesteśmy na kanale słowiańskim i mnie pasuje, mi pasuje, mi czy mnie, mi. Pasuje bardzo współgra z duszą, z duchem, wszystkie słowiańskie, wedyjskie mądrości. I tam kto by chciał, kto nowy, niech sobie zaglądnie. No ostatnio era wodnika zdominowała, jak się wchodzi na kanał. Aż się zastanawiam, czy nie lepiej byłoby jakiegoś osobnego kanału na tą erę, no ale już się stało. Mamy wszystko ze wszystkim i teraz jakby ktoś chciał starsze nagrania, to trzeba tam wejść na mój kanał bezpośrednio i tam albo włączyć, jak to się tam, drugi ten z kolei, jak jest wideo. Jak jest wideo, to trzeba przewijać, ale teraz trzeba przewinąć dużo ery wodnika i na dole są różne takie trechlebowy, Iwany Carewicze. Jest jeszcze drugi kanał, przypomnę. Nie każdy wie, od lat już chyba 7 albo więcej jest zapasowy kanał, gdzie są dłuższe wykłady. I tam Iwan też bardzo dużo mówi o tym, o czym ja bym chciał dzisiaj. Na tym drugim albo na tym pierwszym są takie fajne wywiady grybogów. Aha, można też wyszukiwarkę, jak już na kanał się wejdzie, na to wtedy wyszukiwarkę i tam wpisać na przykład gry bogów Stryżak i się wyświetli kilka wywiadów, bo pod tym hasłem gry bogów to były filmy, seria filmów, ale był też on później bardzo ładnych, bardzo fajnych gości, zapraszał i bardzo ciekawe tam są na tematy rodzinne i kobiety i tak, dziewczyny, żeńczynie, żony, to były żony, matki i zapraszał tam pan Siergiej Stryżak. To z takimi dużymi napisami wklejałem. Tam nie ma jeszcze mojego głosu dodanego. Słuchajcie, energia seksualna, bo tu paru ludzi mi przypomniało. Ja patrzę teraz w takie miejsce, gdzie kręciłem ostatnie wideo i mówiłem, że ucieczka naszej energetyki. Jak mówiłem tam gdzieś koło 10 czy 14, że zbliża się ten czas, że my uszczelniamy te swoje naczynia. Mamy jeszcze w tej chwili czas apogeum. Już za parę dni, właściwie to jest teraz święto. Zacząłem, mówiłem, że te duże święta, cztery, czyli tak, kupała za trzy miesiące równo noc, równanie dnia z nocą, czyli wrześniowe święto, później grudniowe, też bardzo ważne, i później marcowe. Jakby tak na tarczy 12 miesięcy ułożyć, to będzie taki równoramienny krzyż. I te duże święta to były po 7 dni. Także od 21 3 dni wcześniej i 3 dni później. Także my już w tej chwili do 21 to już mamy, dzisiaj 19,
to jest też liczba karmiczna, ten 19. Trudno się dzisiaj żyje. Wczoraj, tak? Też było ciężko przez tego Szumana. Poszło do słoneczka ostro, jakieś kody kolejne. I już właściwie mamy święto. W te święta przez 7 dni się świętowało. Świętowało się, radowało się, harmonizacja z przyrodą, z żywiołami, dlatego w kupałę do wody się wchodziło. Ogniska paliliśmy i zasada z ogniskami była taka, że w tą jedyną noc, najkrótszą, to przedłużaliśmy dzień o 2 doby, bo słońce to jest energia ognia. W drzewie, drzewo pobiera te słoneczne promienie i to się tam robi drewno, ta masa drewna. Jeżeli ja tu zbieram różne suche, ktoś mnie tam pytał, żywych drzewnietne, także suszki różne i suszkami się pali. W kupałę my Słowianie, żeśmy tańczyli wokół ognisk, tam kiedyś te korowody będziemy, bo to chodziło o wzmożenie tej energii żeńsko-męskiej. I małżeństwa, wcale nie tak jak się teraz krzewi przez tych tam kościelnych bandytów, małżeństwa, a nie tam, że kto z kim, byle kto, tam gdzieś się kotłowali po krzakach. Małżeństwa płodziły dzieci. Dlatego później się mówiło, że bocian przynosi, bo po 9 miesiącach w marcu to wraz z bocianami rodziły się dzieci. I bardzo masowość. Oczywiście były też sporadycznie tam w innych miesiącach porody, ale głównie chodziło o to, żeby to silne potomstwo się w marcu urodziło. Zimę łatwiej przechodzić, organizm się ładnie ureguluje. No i wymłodniałyście, to co już mówiłem, to co jest w tej chwili, te biedne ciąże, to w ogóle jest najtrudniejszy okres w dziejach ludzkości. Pisała dziewczyna, że tam włosy wypadają po ciąży, zęby dziewczynom wypadają, a bywało tak, jak jest wiesta, wiedunia, jak ona wie wszystko i tak świadomie poczną to dziecko oboje, to dziewczyna ma, mówiło się, stan błogosławiony. My mamy własne podłączenia do kosmosu, a dziewczyna w pewnej chwili, jak nosi, jak to się mówiło, ładnie pod sercem życie. I to maleństwo malutkie, ono ma swój sznur podłączony. I teraz jak ty masz łączność, to ty masz podwójne. Dura, tak? Podwójne ra. Durak to był ten, który ma wzmocnione ra. Durak, dureń u nas się mówi, u Rosjan jest durak. Czyli ten głupek taki, Jasio, głupi Jasia, głupi Jaś miał mądrość właśnie. Zbaczam. Seksualne rzeczy miał być. Ale to tak się u nas przyjęło w tej chwili, bo to jest jedyna sfera tej naszej aktywności teraz, jest seksualna. Tak naprawdę jest to po prostu jeden rodzaj twórczości. To jest nic innego jak energia życiowa. Ta sama, przy pomocy której kompozytorzy tam komponują, czy odtwórcy grają ludzie, co tam jeszcze, malarze, poeci. To jest wszystko ta sama energia. No, prace codzienne, samochód się naprawia przy pomocy tej samej energii, ona jest skierowana w odpowiedni kanał, a jeżeli chcemy począć dziecko, to kierujemy tę naszą życiową moc w tamte sfery. I teraz jak to powinno być, żebyśmy my nie marnowali energii? W Ermitażu, to jest galeria w Petersburgu, tak? Tam są przecudne różne artefakty, między innymi są zwierciadła etruskie. Etruszkowie to było takie, to oczywiście historycy nic nie wiedzą, skąd się wzięli Etruskowie. Nagle oni gdzieś tam się wzięli. Etruskowie byli nauczycielami Rzymian. I teraz, rzymska kultura. Rzymska kultura była, uczyła się od Etrusków. A skąd się wzięli Etruskowie, to tam powoli będziemy, to wszystko jest po stronie rosyjskiej, tego jest bardzo dużo. U nas jeszcze jest dość mocna rusofobia w tej chwili, także tam nie wszystko można mówić, bo emocjonalne są różne reakcje.
Etruskie zwierciadła. Ja mam artykuł i przetłumaczone, ponieważ w książce Trechlebowa, grubej, 700 stron, ta książka, ja ją dzisiaj podam tutaj też, bo znaleźliśmy z kolegami, z przyjaciółmi, znaleźliśmy... tłumaczenie jest, tylko ta gruba księga jest przetłumaczona przez automat i automat posługuje się jako pośrednim językiem angielskim. I na przykład Ariowie, jedna z naszych plemion, a po angielsku Aries to jest chyba baran. I tam w książce to w tym automacie jest napisane, że baranów zamiast Ariów. Takie durnoty są momentami, ale niewiele. Ja to tak przejrzałem, także gdybyście chcieli... Co jest w tej książce? Tam jest to pan Wolański, profesor, nasz rodak, którego bardzo szanują Rosjanie. On się przysłużył, zanim jego uczniowie, pan Jegor Klasen, kontynuację jego dzieł. Pan Wolański książkę wydał 100 lat temu, najpierw ją po niemiecku wydał w Gnieźnie, bo to był zabór ten niemiecki. Artefakty słowiańskie. Te artefakty podobno są w Krakowie, gdzieś tam w jakiś, daj Boże, żeby jeszcze były, żeby ten nasz okupant tego nie poniszczył. Gdzieś to zakopali w jakichś piwnicach, podobno istnieją. A tam jest też chyba grupa ludzi, którzy to strzegą, także przyjdzie moment i te artefakty nam wyjdą na światło dzienne. Książka istnieje w niewielu egzemplarzach. Rosjanie mają pierwszą część, on na dwie części podzielili, mają już wydane wznowienie po rosyjsku. U nas jeszcze zima, u nas tego nie ma. Koleżanka, pani doktor z Toruńskiego Uniwersytetu mi skany zrobiła. Istnieje ta książka w czytelni pana Wolańskiego. W tej czytelni Uniwersytetu w Toruniu to Kopernikowski, tak? Jagielloński on jest. Jest, a Rosjanie tłumaczyli z egzemplarza książki, który jest w Ameryce. Kilka tych książek się podobno zachowało. Wracam do Trechlebowa. Książka Trechlebowa, tam właśnie też jest o Wolańskim. I tam jest o tych zwierciadłach etruskich. I ja to przetłumaczyłem, ten fragment książki Trechlebowa. Jest na blogu, link wam podam. Co jest na tych zwierciadłach? Tam jest kilka zwierciadełek z kunsztem i mistrzostwem. Są takie sceny, właściwie jedna scena. Na jednym ze zwierciadeł są dwie pary młodzieży, męski, żeński. I podane jest, to jest tak, że to ten wizerunek, który tam jest na odwrocie tego zwierciadełko, bo z jednej strony jest zwierciadło, to są takie okrągłe zwierciadełka jakiegoś tam czegoś złotego czy innego metalu. Mosiężnego, a może innego. Znaleziono je gdzieś tam i one są teraz w tym właśnie muzeum. Co by powiedzieć na tych zwierciadłach? Może tak. Myślę, że to będzie więcej niż jedno wideo, więc ja się w tej chwili nie będę rozwlekał i tłumaczył. W każdym razie tam są podane, jakie powinny być poprawne relacje intymne między dwojgiem. I na jednym zwierciadle jest poprawne, gdzie szczegóły... W tej książce Trechlebowa tam jest... Nie chcę użyć słowa analiza, bo to jest od anal, to są te chwasty językowe. Jakby to powiedzieć, rozważania szczegółowe, rozkminka, mówiąc po ludowym językiem. Wytłumaczenie tego zwierciadełka, co tam na nim jest. I jest pokazane, jak czynić i jak nie czynić. Na tym drugim zwierciadełku, jak nie czynić, tam jest pokazane, tam są stosunki dwojga pożądliwe. Jak jest pożądanie, to co myśmy w tej chwili zeszło, to my sobie tylko krzywdę robimy i tracimy energię, aura maleje. No, to nawet udowodnił pan Korotkow. Nie wiem, jaki on ma tam tytuł, czy profesor, to jest badacz z Petersburga, naukowiec. I taką, no, dość dziwną doświadczenie, ale to im się udawało. Mianowicie w jakimś tam zrobili taką tam sypialnię i tam się spotykali kochankowie, którzy podłączeni byli, w jakiś sposób odczytywano ich biopola, albo przed i po, może to tak było, że te pola były badane przed aktem i po akcie.
Na te badania korotkowe się powoływał Lucis na swoim wykładzie, ale mówił o tym kompletne bzdury ze swojego tylko poziomu szamańskiego. Ja byłem na jego wykładzie. No muszę powiedzieć, że nie. I ta książka, którą tam kupiłem, też na nie. No zresztą docierają do mnie w tej chwili sygnały, że już potracił swoich uczniów. Pan Korotkow, ponieważ Lucis o tym wspomniał, ja wracam do pana Korotkowa. I teraz było tak, jeżeli spotykają się pary przypadkowe, jakieś tam, o, ładna nóżka, ładny biuścik, tylko tak, na zasadzie, i nie ma głębszej więzi w tym kontakcie, to aura maleje, albo to widać wyraźnie. No, są teraz te zdjęcia kirylianowskie, nawet kamery są kirylianowskie. I ten pan Korotkow takie zdjęcia czynił, wykonywał, wykonywał zdjęcia. A okazuje się, że jeśli wchodziło dwoje ludzi zakochanych tak szczerze, prawdziwie, a zaraz powiem, co ja pod tym rozumiem, to ta ich aura się wzmagała jeszcze i wychodzili rozpromienieni. Aura była zwielokrotnia i silniejsza. I to się dzieje w miłosnych związkach małżeńskich, że wtedy ten akt intymny jest dopełnieniem więzi. No a jak jest w tym Piśmie Świętym, nieświętym, gdzie dwóch lub więcej jest w imię moje, tam ja jestem. Dwoje to jest też dwóch. Jeżeli dwoje jest w imię Boże, tak jak to w książce Anastazji było, tam też jest podana ta hikiena własnych relacji, chociaż tak troszkę nieporadnie u pana Maigret, ale tam coś dobrego jest, także warto sobie to poczytać. Tam jest, nie wszystko mi się podoba w książkach Maigret, dzwoniące cedry Rosji, ale akurat to jest dobre. Chociaż on też do końca nie wiedział. On miał wiedzę od starowierców, ten autor, pan Władimir, i opisał, jak umiał. No to on też pisze w tej książce, że on chciał pieniądze na tym zrobić, no i zrobił. Jego córka się w tej chwili, jak się tam pisze do nich, to się odzywa Polina Maigret i dajcie pieniądze, przyślijcie pieniądze. Ale korzystajmy. W każdym razie, tam jest też już troszkę napisane dobrze, że ma być msza taka, ma być święto w łożu małżeńskim. Tu można by opowiadać, jak się rodzili pierworodni, a tego wszystkiego nie zmieszczę w jednym wideo. Dobrze. Albo się uda, albo będę film ciął. Taki w tej chwili oddech powinienem. Ja się już nauczyłem ciąć, więc nie będzie problemu. Oddech bierzemy. Pytał człowiek, jak... Aha, no i teraz, jeżeli myśmy w świecie materialnym zeszli na poziom materii, na tych więzi tylko takich zwierzęcych, że no tak jak suka w rój i przyjdzie pies i tam kilka psów się na nie rzuca, i to nie są związki, chociaż u mnie był taki pies kiedyś, który przychodził do potomstwa, takiego ludzie by się mogli uczyć. Bawił się z tymi młodymi szczeniakami, ten ojciec psi. Bardzo sympatycznie się ten piesek zachowywał. Psy też są bardzo różne, także one też mają różny poziom tam swojego rozwoju. Dobrze, umówmy się tak, że ja to wyłączę i będzie doklejone, a ja sobie pozbieram myśli. Ja chcę po prostu szanować wasz czas, żeby nie było jakichś dłużyzn. Anastazja, dzwoniące cedry Rosji. Tam była bardzo ważna uwaga, żeby widzieć w swojej kochance i wzajemnie przyszłą żonę, przyszłą matkę swoich dzieci. To jest ta ważna uwaga. A dzisiaj, jeśli się ludzie spotykają na zasadzie pożądliwości, gdzieś tam kawałek mięsa dla masturbacji tak naprawdę, bo to jest zwykły onanizm, tylko on się onanizuje tam, to nie jest dla niego drugi człowiek, tylko obiekt jakiejś pożądliwości, żeby swoje zadowolić. Tak, pani Morozowa mówiła, to jest u nich udowolstwie, a udo to, no seksualne, to jest rozpraszanie energii. Ta energia wtedy idzie do demonów, ona idzie do niższych światów
a nie jest kumulowana w przestrzeni miłości, jak to nazywał Maigret. Jeżeli dwoje się kocha, to musi być zjednoczenie tego jeszcze, musi tak, spotykacie się, pierwsza, druga randka, jedność intelektualna, rozmawiacie, albo taniec na przykład, tak dawniej bywało, że się na wieczorkach tanecznych spotykali. Tam już było szybciej, bo jak się zatańczy, para zatańczy ze sobą, to mądra dziewczyna jest w stanie od razu wyczuć mężczyznę na wszystkich poziomach, i będzie wiedziała, czy ten mężczyzna jest w stanie otworzyć jej pamięć rodową. To też się parę razy powtarza. Dziewczyny pytają, książki czytają, tam na kursy chodzą. Dziewczyny, wy się rodzicie doskonałe. Na moim blogu jest też taki artykuł. On ma jeszcze kobieta, tam jest użyte słowo. Kobieta się rodzi doskonałą. I teraz macie odszukać mężczyznę ze swojej warny, ze swojego poziomu. I jeżeli on wam energetyką odpowiada i dobrze się wam z nim rozmawia, dobrze się wam z nim tańczy, no taniec, spotkanie małżeńskie, to też powinien być taniec, poezja. I, a u nas w tej chwili to wygląda zupełnie inaczej. Się rano obudzą, jak ty masz na imię. Niestety. Jeżeli ta więź następuje harmonijnie, u nas się... Od lat ja czytałem, że tam kundalini ma się otworzyć od dołu do góry. U nas jest to dokładnie odwrotnie. My otwieramy i na sam koniec, jak już dwoje rezonuje ze sobą w tańcu, tam to no, cztery warny są i teraz muszą się dobrać poziomem ewolucyjnego rozwoju. Żeby nie było tego, co jest na przykład u jednego z moich przyjaciół, że minął ten czas żądzy, on w tej chwili ma tam... I on mi powiedział rzecz straszną według mnie. Ludzie, to jest powszechne. Drugiego mam tu, trzeciego kolegę. To w tej chwili on rozmawia z żoną, tam trójka dzieci jest. A on mówi, ale ona mnie denerwuje. I on na nią teraz patrzeć nie może, bo ich trzymała tylko... powiązanie łóżkowe, no tylko, tam nie tylko, bo inne, ale niektóre były lepszymi małżeństwami, tam powiedzmy na trzech, na czterech czakrach były związki, a tam trzech innych brakowało do tych siedmiu. To nie był taki pełen związek małżeński, no to jak już było tam cztery czy pięć, no to są powiedzmy przyjaciółmi i tam się jakoś lubią. Ale bywają takie straszne związki, że tam była tylko żądza i powiedzmy wspólny majątek, czyli na drugiej czakrze, na to trzy pierwsze, to my w tej chwili mamy, rozmnożyć się, przetrwać i tam, i ja znam takie układy, mają własny dom, coś jeszcze, tak w sferze materii wszystko się zgadza, dwójka czy trójka nawet dzieci, ale minął czas, dochodzi pięćdziesiątka. On, ponieważ to były więzi seksualne, rozproszył tą swoją energię i zaczynają się choroby prostaty, wszelkie tam inne choroby. Uwiąz starczy się zaczyna. U mężczyzn jest tak, że starowiercy tam mają stówę i płodzą dzieci normalnie. Jeśli są w dobrych związkach, wtedy też mężczyzna nie traci energii. Mężczyzna zyskuje w aktach takich miłosnych z... No my pijemy ten orgazm żeński, łączymy, podłączamy naszą ukochaną do nieba i korzystają oboje, gdzie dwóch lub więcej jest w imię moje, tam się pojawia trzecia siła, tam się pojawia wir, w małżeńskiej sypialni mogą nawet przedmioty fruwać i to się często zdarzało. No i przestrzeń wokół domu, tam zaczynają rośliny rosnąć, drzewa szybciej rosną, wszystko się uzdrawia, bo jak taki wir schodzi, to na całą osadę rodową, a jak są obok siebie kilka takich domów, to cała osada jest miejscem szczęścia. No tu by można jeszcze opowiedzieć, ale to w dzisiejszym filmie nie zmieszczę. Kiedyś już mówiłem o tym, zaczynają muchy żreć. Mówiłem o tym, jak... Nagram tylko, jak ja to będę przesłuchiwał, to będę pamiętał, żeby o tym dopowiedzieć. Jak pierwszą noc, właśnie w noc kupały, jak młode małżeństwa zawierano też w noc kupały i ci młodzi małżonkowie byli wspomagani przez całą wioskę w tą pierwszą noc poślubną. I dlatego...
pierworodni byli bardzo szanowani, bo one były, te dzieci były płodzone w bardzo szczególny sposób, przy pomocy całej społeczności. No już wam dopowiem krótko, może to kiedyś rozwinę. W jednym pomieszczeniu zbierały się dziewczyny, a w drugim mężczyźni. I oni razem tą męską siłę wysyłali temu panu młodemu, a dziewczyny tej dziewczynie. I żeby ten wir pierwszy, oni się pierwszy raz spotykali w intymnie, i żeby ten pierwszy wir im pomóc, żeby oni wiedzieli jak. I później drugie, trzecie, tam się i czwarte, i siedmioro dzieci się rodziło. I jak już się wydoskonalili, to były najdoskonalsze dzieci w rodzie. To było pierwsze, pierworodne, przy pomocy plemienia całego i całego rodu. I ostatnie, ponieważ drugie, trzecie, czwarte to już sobie dwoje razem płodzą. No i jak już się tak wydoskonalą, przy którymś tam z kolei będą już mistrzami, ona będzie wiedźmą, to już to ostatnie dziecko, które się urodzi, jest zawsze... Bajki są takie, że Iwan Carewicz, ten głupi Jaś, Iwan Durak, on był najmłodszym ze synów i był najmądrzejszym. Cóż tam miało być? Że widzimy przede wszystkim, dlatego są związki małżeńskie, a nie spotykanie się tam w klubie nocnym. Tam wtedy tracimy energię. I to jest to, co ja chciałem powiedzieć, że tu na te... Dlatego oni, ci pasożyty, potworzyli te kluby nocne. Dlatego są seanse z pornografią, bo tam jest tylko nieszczęście i frustracja. Mężczyźni oglądający pornografię tracą energię. Młodzi, ja tu miałem takich młodych, którzy są tak wyeksploatowani, że już mają, nie wiem, tam 20 lat chłopak nie miał. A to nawet widać po fizjonomii. Jak ja byłem młodym chłopakiem, to ta wiedza była też powszechna, bo się często mieliśmy tam gdzieś w klasie takiego chłopaczka, taki blady, chudy, herlawy, i krążyły jakieś wieści, że on jest bardzo uzależniony od masturbacji. U dziewczyn tam ta masturbacja jest też teraz powszechna, tylko u was jest z tym troszkę mniej, to jest dostrzegalne, bo mężczyzna traci tą energię, od razu czuje. Czuje się ospały, pusta głowa, my to odczuwamy. A u dziewczyn to jest tak, że wy macie powab, wy zbieracie. Jeśli dziewczyna jest atrakcyjna, to ona, jeśli się masturbuje, to ona tak tego od razu nie odczuje. Ale przyjdzie na nią wariactwo, jak przekwitnie. Wtedy zaczyna się coś, co znajomy psychiatra nazywał dość dosadnie damskie szaleństwo, powiem to tak delikatnie. I tam się zaczyna faktycznie szaleństwo, tam często, kto to może i wiecie, to są też słynne tam, że o, bo tu, bo menopauza, no nie zawsze ona przebiega jakoś tam szalenie, czasami przebiega spokojnie, jeśli ta gospodarka hormonalna jest, a czasami jej nie ma, bo ona jest i do 60 i później, dzisiaj mi takie zdjęcie, brusek jest taki brusek kołdów prowadzi taki i u niego on tam fajne memy wkleja. I wczorajsze jego tam kolejne wydanie to jest zdjęcie z 1970 roku z Gruzji, gdzie idzie mama z synem. Gruzin taki wysoki jeszcze i taki w tym pasie brodaty, te wąsiska ich, takie tak jak te gruzińskie, takie pasma z jakimiś tam, co oni tam mieli naboje czy sztylety. I podpis do zdjęcia był taki, że ten Gruzin miał lat 95, taki postawny mężczyzna. No według dzisiejszych norm to tam sami zobaczycie, ja wam to podam. Nie wiem, no 60 można mu dać według dzisiejszych norm. On miał podobno 95. A obok idzie też taka prościutka kobieta, jak mówią, tylko na tej głowie tam to takie czarno-białe, stare zdjęcie, niewyraźnie. Nie wiem, czy tam już był brak włosów, czy takie króciutkie. I to była podobno jego matka, ale też taka prosta postać. Wyglądała jak dziecko troszkę, jakby chłopca prowadził. I to był ojciec, bo te role się później odwracają. I to był podobno syn z matką. A matka miała 137. I taka sobie prościutka. I jeszcze taki uśmiech był, taka troszkę wysuszona już. Widać, że ta już starsza ta twarz.
No to jeden z takich przykładów, że tak to jeszcze całkiem niedawno bywało. A zaraz po wojnie światowej, a nie między wojnami, jak było jakieś tam stulecie, car był jeszcze u Rusków. U Rusków, tak, oni bardzo chętnie, on nie jest obraźliwy, my mówimy, ale oni mówią, ruski. Jak w Rosji był car, tam było stulecie bitwy napoleońskiej, 1812-1912. I ten car jeszcze przed 17, przed rewolucją prowadził tą uroczystość stulecia wojny z wojskami Napoleona. I tam jest cała ława weteranów sobie siedzi. No to oni musieli mieć co najmniej po 120, bo jeśli uczestniczył w wojnie, to musiał mieć 19 co najmniej. I minęło 100 lat. I ci dziadkowie i starsi tam też. I tacy brodacze siedzą z medalami. I ten car tam, i tacy dziarscy losowi mężczyźni. I te zdjęcia są w internecie. Także ludzie całkiem niedawno żyli. Mam wiadomość teraz od mojego przyjaciela. Najświeższą, dzisiaj ten mail czytałem, on ma takie kosmiczne wieści, takie jak z ery wodnika, interesują ludzi. No ja to pozbieram, może jeszcze mi coś dopiczę. W każdym razie powiedział mi, że będziemy teraz już wracać prawdopodobnie stopniowo do tej długowieczności. 800 lat to będzie norma w tej chwili, także pożyjemy sobie. Ja to mamie przez telefon mówiłem, bo ona taka jest tam, chodzi do tego kościoła, mówię, bo ja tu nic już mnie nie czeka, zaraz umrę. No i tak ją zobaczymy dzisiaj, 3 dni z nią nie rozmawiałem, zobaczymy jakim ona tam jest w stanie. Dałem jej przykazanie, wam troszkę tu streszczę, chociaż to chciałem w osobnym wideo, żeby sobie wyniosła te krzyżyki z trupem na cmentarz, a w to miejsce zostawiła, bo ja tam jej nie mówię, żeby wiarę zmieniała. Ale niech by sobie zostawiła. Kto czytał, takie grube są pamiętniki siostry Faustyny. I tam całkiem fajne rzeczy są w tym. Żeby tego Chrystusa żywego, to też dla chrześcijan, my mamy tutaj chrześcijan. Ja rozróżniam chrześcijan i katolików. Katolicy to jest właśnie ten kult śmierci. Moja wina i panie, panie, nie jestem godzien. I co oni tam jeszcze, i te i kanibalizm ten, to jedzenie mięsa i picie krwi, to są straszne rzeczy. Dobrze by było, ja mamie powiedziałem, żeby sobie z przyjaciółkami się modliła. Ma paru takich tam poszukujących ludzi, i tak jak u starowierców, tam nie ma księdzów żadnych, tylko krąży pismo, oni mają swoją tam z XV wieku Biblię. I ona krąży każdy i bardzo dużo śpiewają. To jest też to, co podobno u protestantów jest. Tam też się bardzo dużo śpiewa. Brat mi to mówi, on tam, brat odjechał na protestantym w tej chwili, nie wiem, no do Niemiec kiedyś tam jeździł. I mówi mi, że tam dużo śpiewają. Także są troszkę lepsi. A u nas się z tym śpiewaniem, no i prawosławni też pięknie śpiewają. Tam jest też lepiej w tych sprawach. Dobrze, ale to miał być osobny temat. Wracamy do... Właściwie to na tym już będę kończył. Wideo jest dość długie. O utracie energii seksualnej. Także tam, gdzie pożądliwość się budzi, gdzie oglądamy te zdjęcia i to jest bez miłości, zaczynają się choroby wszelkie, bo organizm też daje zaporę. Że jeżeli ty źle obsługujesz się tą swoją mocą, obsługujesz te swoje narządy i źle posługujesz się tą mocą, trwonisz ją. Dlatego mówiłem o kobietach rozpustnych. Mądra kobieta, całomądra się mówiło. Całomądrość to jest ta cnotliwość. I to nie polegało tylko na dzisiejszym, że ona biologicznie tam się komuś nie odda. Ale całomądrość to jest też umiejętność zachowania energii. Bo jeżeli dziewczyna się ubierze w jakieś tam pończoszki i pójdzie na ulicę, żeby ją obcy mężczyźni podziwiali, to jest też zdrada energetyczna. Mówiłem już o tym. I też ona jest wtedy rozpustna, bo ona rozpuszcza. Mówiło się, że włosy rozpuszczone. Jak rozpuścisz włosy, rozpuszczasz energię. I ten twój mężczyzna, on cię nigdy nie zadowoli, jeśli ty rozpuszczasz energię. A jeżeli dziewczyna jest całomądra, coś zrobi z tymi włosami, jak to mówiła Madzia. Madzia nam się pojawiła na kanale. Madzia nam znowu tutaj dokłada energię.
Dziewczyni mówiła Madzi, mama, żeby zrób coś z tymi włosami. Ważna rzecz jest, żeby jak wychodzicie, to jest ważne, w domu tutaj o, macie swoją osadę rodową, latajcie sobie z rozpuszczonymi włosami. Jak najbardziej w małżeńskiej sypialni, czemu nie? Ale jak wychodzicie gdzieś do ludzi, szczególnie teraz jeszcze w tym trudnym czasie, zrobić coś z tymi włosami, no pospinać się, koki jakieś, tam sposobów jest mnóstwo, warkoczyki, chusty, czapy, kapelusze przecież, tak, kapelusze takie duże. Przykrywać te włoski, dbać o tą swoją żeńską mądrość, całą mądrość, nie trwonić energii, bo jest dużo teraz pożądliwych, głupich mężczyzn i oni was będą ograbiać, oni będą czynić to, co pani Morozowa mówiła. Strzeżcie się tego. Jeśli chcecie zachować zdrowie dzieci, pomóc mężowi, żeby biznesy mężowi szły, wy jesteście akumulatorem rodzinnym i jeżeli będziecie tą całą mądrość, będziecie zatrzymywać tą energię, to nawet do aktów seksualnych dotyczy, że jeśli było, no mąż oddaje energię w czasie i na przykład nie doszło do zapłodnienia, a dziewczyna tą energię od męża dostała i ona tą energię, jeśli ona ją zachowa, to może być drugi, trzeci akt i na przykład za czwartym dojdzie do zapłodnienia i ta energia z tych czterech poprzednich aktów pójdzie dla dziecka. Po co jest orgazm? Jeszcze ważna rzecz. Orgazm jest dla dziecka. Dla nas też to jest wszystko miłe, jeżeli, bo wszyscy korzystają, bo jest błogosławieństwo Boże, to światło boskie się pojawia w czasie aktu miłosnego, takiego przeprowadzanego z kunsztem i wszyscy młodnieją. Mężczyzna zdrowie zyskuje, dziewczyna zdrowie zyskuje. No i jeśli doszło do zapłodnienia, to nie ma wypadania zębów, chorób i tego wszystkiego, bo macie cały czas otwartą boską drogę. Dziewczyna jest w tym stanie błogosławionym, bo ten sznur silny dla dziecka, on jest podwójny. I to są wtedy loty, całą ciążę. Ja takie dobre ciąże o dziewczyny opowiadałem. Mówią, ja uwielbiam być w ciąży, mówi dziewczyna. I nawet mówi, że tam jak 2-3 lata była, tylko wychowywała dziecko, to mówi, że już miała ochotę znowu zajść w ciążę, bo to taki piękny i uduchowiony stan. No i do tego będziemy wracać. Rodzić po ludzku, pani Elena Lonetti. To jest inny tytuł. Tam jest Narodziny, jakie znamy. Na YouTubie tutaj ten film jest. Ja go będę ciągle przypominał. Dobrze. Dużo już dziś mówiłem. Będzie uzupełnienie, będzie ciąg dalszy. Mam nadzieję, że to wam coś pomogło. Jeśli mi się udało coś nagrać. No, jeszcze mam tu zapisany patriarchat. Też taka, to już też należy do harmonijnych układów naszych. I tu też trzeba wyjaśnić parę rzeczy. Co to jest ten nasz patriarchat? Ale to już w ciągu dalszy nastąpi i w innym odcinku. Zdrowia waszym jasnym myślom, słoneczko wam przesyłam. Niech wam kupała da siły. I postaram się jak najszybciej, bo teraz przy kupale ważne by było, ta fala jest wysoko, jeżeli, i to jest moment tej święta, to jest każde święta, czyniliśmy postanowienia, było nam łatwiej, ponieważ jeżeli w czasie świąt przyjmiecie postanowienie jakieś, to łatwiej jest je dotrzymać, bo to jest rodzaj przekierowania swojego życia na inny tor. Dorzucenie jakichś szkodliwych przyzwyczajeń. Mignęło mi tam, no oczywiście tam palenie, tak, mignęło mi, bo też jednym z szkodliwych nałogów to jest alkohol. No i, a u nas wręcz przeciwnie, jedno, to też będzie bardzo na temat, bo mówiłem, że trwonienie energii i pasożyty nam splugawili te nasze święta na przykład alkoholem. No i później, jeżeli do tego w alkoholowym widzie są dalej zbliżenia seksualne z byle kim, bo jak pękają te, to sprzyja właśnie tym niewłaściwym kontaktom seksualnym i ta energia jest trwoniona w niesamowity sposób. Te wszystkie takie zjazdy, rób ta co chce ta,
i tam to kotłowiany się po krzakach, no to pan demoniczny on jest, ten pan Jurek. No, także to oni sobie też zmajstrowali, żeby ten lustrz z nas ciągnąć. Bo dalej to tam były jakieś tam niechciane ciąże i coś jeszcze. Frustracja, bo nic dobrego nie wychodzi z takiego sporadycznego kontaktu. Nie ma uniesienia żadnego, bo to i mężczyzna czuje po takiej dobrze spędzonej nocy wzrost energii przez długi czas. No, u starowierców to jest też tak, że oni bardzo intensywne życie intymne prowadzą. Tam prawie codziennie, co rano dochodzi do spotkań. Stąd też Iwan tłumaczył, że Kama Sutra to jest nasza szkoła wedyjska, to jest cała księga. Komus Utra, on to tłumaczył. Utra to jest poranek, także o poranku. I też jest ważne, o widzicie, ważna uwaga. My kontakty, zbliżenia o świcie, a nie w nocy. W nocy to jest też bardzo szkodliwe. To jest też szkodliwe od pasożytów, żeby wieczorem spędzić noc. Nie noc, w nocy się śpi, a nad ranem kontakty intymne. Zresztą natura tak to reaguje. Jest po dobrym wyspaniu się, jeśli organizm męski jest zdrowy, to tam wszystko działa jak należy. O poranku mówiło się też tak dosadnie, ranny powstaniec, taka dwuznaczne formułowanie. No ale to jest naturalna rzecz, że u zdrowego mężczyzny o poranku, mówiąc to biologicznie, jest wzwód. U dziewczyn tam Iwan mówił, że jest to inaczej, ale też dziewczyny wyczujecie podobno taką pełnię w piersiach. I też kontakty, to takie bogacące, takie dające siły, to były o poranku. No i później się budzi dzieci i zaczyna się dzień ze śpiewem do nocy, ciężko pracując. Zdrowia, już wam mówiłem, słoneczko zaszło na moment, o, duża chmura. Także ciąg dalszy nastąpi, trzymajcie się.